Hejcie, witajcie w kolejnym Trucking Movie. Ten Trucking Movie zaczynamy to trochę inaczej. Zaczynamy od miejsca, w którym niby to rozładowaliśmy, ale to miejsce, które rozładowaliśmy, jest trochę dalej, ponieważ musiałem znaleźć jakieś miejsce na pauzę. A że aktualnie jesteśmy w Sztokholmie, to tutaj w Szwecji o miejsce parkingowe na tych zonach i industrialkach jest strasznie ciężko. Za nami jakaś fabryka. Vattenfall się nazywa. Ja stoję dokładnie nie w samym Sztokholmie, ale jakieś tam parę kilometrów przy. No ale to się ogólnie mówi, że to jest też Sztokholm, bo to praktycznie już są tutaj kody. Kod jest Sztokholm, jest, że tak powiem, ten taki jakby gmina Sztokholm, w ten sposób. No więc stoimy tutaj. Gdzie będziemy jechać? Żadnego pojęcia nie ma. Najpierw było, że będziemy jechać do Polski, później było, że będziemy jechać do Anglii jednak, jeszcze żeby się wyrobić do poniedziałku, ponieważ jak doskonale wiecie, kończę, że tak powiem, swoją karierę w tej właśnie firmie i będę I będę już niedługo pracownikiem zupełnie innej firmy, mam nadzieję, że lepszej, a gorzej trafić po prostu już nie mogłem. Kręcąc to kiedyś, oglądając to, będę się śmiał z tego, co teraz powiem, ale powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nabiera znaczenia. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejnego Trucking Moviesa z mojej podróży do Szwecji. Tym razem najprawdopodobniej będzie to Trucking Movies na tę chwilę, co teraz gadam, ze Szwecji do Norwegii, ponieważ nie mogłem mnie na pusto puścić do Oslo, bo rybę, ponieważ do Oslo jest jakieś 600 km stąd. Jest zimno. Pierwszy raz, jak jechałem w tym roku, widziałem temperaturę. W tym roku nie, ale od dłuższego czasu temperaturę minus 3. Także trzeba uważać. Także to wszystko. Ja zapraszam bardzo serdecznie na film i mam nadzieję, że będzie się Wam tak samo podobał, jak do tej pory wszystkie filmy. Także zapraszam. Hej. Witam w kolejnym Trucking Moviesie. Tym razem załadunki. Będziemy ładować towar na Norwegię. Właśnie pokażę Wam jazdę do pierwszego miejsca załadunku. Póki co muszę sprawdzić jeszcze raz dokładnie adres. Jedziemy do miejscowości Tumba. To jest niedaleko, jak Tumbę kojarzę, że przejeżdżałem. Tutaj załadujemy 10 palet. Nie wiem nic na temat temperatury, także wydaje mi się, że tutaj żadnej temperaturki nie będziemy mieli ustawionej, że będziemy jechać bez temperatury. No ale to różnie zawsze bywa, tam na miejscu mi powiedzą. Także tak, tutaj ładujemy ten towar do Norwegii. A później będziemy jeszcze mieli parę LBS-ów do ładunku w jakiejś firmie też innej i polecimy właśnie na Norwegię, a z Norwegii już z rybką będziemy lecieć. Póki co staram się zlokalizować jakąś stację paliw, żeby kupili mi winetę. Czy żeby kupić winetę, bo jadę bez, ale szef kazał jechać, także zdaje czego będzie płacił. Pierwsza miejscowość Tuna, Havilong AB. Mamy na miejsce jeszcze 24 km.
spędzaliśmy 23 godziny w miejscu, w którym wczoraj mnie widzieliście, że stanąłem. Także trochę straty czasu jest. No ale co zrobić? Taka robota. Tak poukładana. Zresztą dzisiaj jest czwartek, dzisiaj mam to wszystko załadować i polecieć w stronę Oslo. Na granicy się po prostu zatrzymam, na Orię. Będę przez Orię jechał, także... Na Orię jest KGH i tam mam odprawić tą pierwsze miejsce. A w drugim mam dostać te dwa normalnie. Jakby nie mogli mnie na puszczo puścić, no ale to mówię, to jest wszystko robione. Znaczy nie to, że ja bym chciał na pusto, tylko po prostu strata czasu dla mnie. Trzeba było dać rano te załadunki i był święty spokój, a tak teraz szukanie wszystkiego, ale to takie trochę pojebane. Słuchajcie. Metrów, skręć w lewo, potem skręć łagodnie w lewo. A więc tak, jedziemy bez winietki. Szef kazał jechać. No to jedziemy jak kazał, to kazał. Dobra, teraz w lewo. Skręć łagodnie w lewo. Dobra. Lecimy na most, do góry. I teraz Havilonga będziemy mogli widzieć już. Jak to tam teraz? Zmieniam trasę. A co się stało? A dobrze, dobrze, dobrze. Za 950 metrów skręć w prawo. Zanik sygnału GPS. A i to jest właśnie ten GPS, który prowadzi mnie tak jakby chciała, nie? Wydaje, że pojedziemy tu. Chociaż nie jestem pewien, czy są jakieś nowe drogi. Jedź 1,5 kilometra. Zmieniam trasę. Zobaczmy. Za 600 metrów skręć w prawo. No tak, tylko że tutaj jest ślepa uliczka i tutaj nic nie zrobimy. Trochę to rąbało, ale zaraz zobaczymy jak to wygląda z dojazdem. Jesteśmy blisko w każdym razie. Ale zapytamy się, jak tutaj dojechać do Havilonga. Najlepiej któregoś z kierowców. To jest tutaj na pewno gdzieś, słuchajcie, przecież niemożliwe, żeby to było gdzieś dalej, tak? Dobra, za 300 metrów skręć w prawo. Dobra, pojedziemy w prawo. Tutaj pojedziemy. To jakieś farby są, ale nie będzie. Pojedziemy sobie tu. Za 400 metrów skręć w prawo. Aha, coś takiego. Muszę się może zatrzymać, zobaczyć naprawdę co tu się dzieje. Bo myśmy trochę źle pojechali najprawdopodobniej. Na pewno nawet źle. I ja muszę zobaczyć tutaj na trasie jak to wygląda. I podgląd. Tak, całkiem źle. Całkiem źle. Musimy trzymać się cały czas trasy 258.
kierunku na... Ja tutaj zaraz winę, nie ma problemu. Eriksberg. Kierunku na Eriksberg. A ja jestem zupełnie gdzie indziej. Dobra, muszę zawrócić. Muszę zawrócić. Wyjścia nie ma, tutaj zaraz znajdziemy jakieś miejsce, żeby obrócić. Jedź, jedź tym wrakiem. Wrócimy. A to jest nie tu. Jest tak. No ale tak się zdarza, tutaj wiecie, tu to jest Szwecja, to jest obcy kraj, tutaj bardzo łatwo zabłądzić. W każdym razie my zaraz z tego wyjdziemy i pojedziemy sobie już w dobrym kierunku. Czasami tak jest po prostu, że GPS, stara mapa i jest problem, szczególnie w tych małych wioskach. Dobra. Teraz powinno być już nam wskoczyć dobrze. Dobra, i zobaczmy jak to będzie. Dobrze. Za 160 metrów skręć w lewo. Dobrze jechałem, trzeba było cały czas prosto jechać. A ja tu niepotrzebnie skręciłem, bo mi zmienił trasę. Ajajajajaj. Skręć w lewo. Dobra, skręcimy w lewo. Tutaj. Polecimy prosto. Polecimy tam, gdzie te ciągnówki oglądamy. Za 650 metrów skręć w prawo. Doskonale. Zawsze jest 50 w prawo, cały czas prosto, aż dojedziemy do miejscówki. To trochę takie wiecie, bo nawigacja się w pewnym miejscu pogubiła, a ja razem z nią. Dlatego czasami na takim poligonie też warto pojechać. Za 300 metrów skręć w prawo. Na tej głównej drodze będziemy zaraz. Tutaj nie zgadza mi się nawigacja razem z moją... zobaczymy. Za 100 metrów skręć w prawo. No zobaczmy, co z tego będzie zaraz, z tego skrętu w prawo. Najwyżej pojedziemy do góry i kogoś zapytamy. Będzie jest dobrze. Zaraz tu gdzieś uciekniemy, ale raczej będzie ronda. Pobite zręczki. Teraz tego Haviloga powinniśmy dojechać jakoś. Za 300 metrów jedź na rondo. Tutaj jest też stacja paliw, ale sama obsługowa. Muszę winety kupić. A tutaj są, widzę, Havi. Za 100 metrów jedź na rondo. Jedź na rondo, skręć w pierwszy zjazd. To jest to. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Jesteśmy. Ajajaj, gdzie?
A i to jest właśnie to. Dobra, Havilog. Havi Logistik, czyli tutaj. Porozumieć z nimi. Tylko jak? Havi Logistik. A jest najgorsze. Kontakt z recepcją, jak w ogóle nie ma żadnego języka normalnego. Please use house from the open gate. Zobaczmy. Co oni tu powiedzą? Dobra, widzą, że Polak, a to otworzyli. Leży. Trzeba sobie iść się na parking, sobie zaparkować i iść. Że przyjechaliśmy, że jesteśmy gotowi do załadunku. Takie pierdoły. Dobra. Prosto. Dobra, słuchajcie, to jesteśmy w Havi Logistik. Póki co. Dzięki, później się jeszcze zobaczymy. Sztokholm. Znaczy dokładnie rzecz biorąc, to jeszcze nie Sztokholm, tak bardzo Sztokholm. Nie Sztokholm, Sztokholm. Tylko taki Sztokholm przez Sztokholmem. Mieliście Halinge, tam byliśmy. Ekero, czyli porty. Także tutaj lecimy teraz w kierunku na Sztokholm. Lecimy na Teby. Jak to się nazywa? Teby. Daby, coś takiego. Przed chwilą w Tumba byliśmy załadować 10 palet z jakiegoś tam szajsu, a teraz lecimy właśnie już dalej, chcąc załadować już na Oslo i na Okero lecimy w Danice, także Okero jest Wenecja. Tam zobaczymy papiery, wszystkie formalności, ale to chyba jutro rano zobaczymy, czy tam w ogóle dolecimy do tej Norwegii. Rozładunki jutro, załadunek, jak tutaj jak najszybciej, żeby w jeziorę już w Polsce stać. Chcę w Polsce robić, zobaczymy, czy to wyjdzie.
sobie trochę w samochodzie poleżał, ale to wszystko jeszcze jest wielka niewiadoma. Za 9 km jedziemy na Sztokholm centrum. Musimy się przebić przez centrum Sztokholmu, ponieważ taby i w ogóle wszystkie takie inne miejscowości są po drugiej stronie. Słuchajcie, męczy mnie gatar, ale nie dlatego, że latam, biegam bez niczego, tylko dlatego, że w nocy się budzę. Zimno jak pies w kabinie, bo gdybym chciał cały czas grzać, gdyby bastek, no to byłaby tragedia. Tak zmarznięty, cały się obudziłem i bądź w chłopie mądry, nie? I bądź zdrowy. Właśnie przed chwilą dostałem cynk od brata, że organizujemy kawalerski na paintballu w Potęgowie, także będzie nieźle. Tylko muszę szybko się uwinąć z przywiezieniem tutaj mojej babci na wesele mojego brata. A film z tej mojej jazdy oczywiście z moim bratem będzie następny. Muszę się trochę też obyć się z moim bratem, bo on też będzie razem ze mną przez jakiś czas występował w filmach. Bo to wiadoma sprawa, że dzisiaj będzie taki dość duży ruch. Czyli tak, na E4, E20, Sundsvall 2 i Sztokholm centrum. W razie gdyby mi wysiadła nawigacja, ale będziemy musieli przez centrum Sztokholmu przejechać, także cóż, bywa. I tymi wszystkimi dziurami takimi, słuchajcie, będziemy musieli pojechać ze Sztokholmu do Oslo, bo tam autostrad jako taki, z tego co pamiętam, nie ma. Thank you.
Jak mamy na razie 600 kg na samochodzie, to tak jakby bus leciał gdzieś już załadowany. A jeszcze mamy jakieś 3 LBS-y załadować. Tu mamy dostać tylko te dwa i lecimy na Orię. Na Orię byłem kiedyś, bardzo dawno temu, bardzo dawno. Tam pamiętam, ściągali mnie cole. Ale szybko ze mną się ominęli, bo ja ani nie palę, dużo też nie piję, także przetrząsnęli mi tylko samochód, nic nie znaleźli, zdziwili się, Polak bez niczego, a miałem skrzyneczkę taką, znaczy skrzyneczkę, sześciopak browara, to było tak, że rozdałem chłopakom z firmy, bo to był mój taki pierwszy kurs, to postawiłem na dobry początek. Wiecie jak jest, nie? Trzeba się wkupić. Dobra, 2 km będziemy się trzymać prawej strony. Sam Sztokholm bardzo ładna mieścinka. Za 800 metrów zjedź na prawą stronę. Jeszcze na tablicy nic nie mam. Także muszę na się kierować na Sandsdal, Sundsvall i Sztokholm C. Także takie ścisłe centrum Sztokholmu, oczywiście jeden z ringu, bo to naturalną sprawą, nie będziemy przejeżdżać przez samo centrum. Ale będziemy musieli jeszcze wtedy wrócić, także mam nadzieję, że tych korków takich porządnych nie będzie, bo z tego co pamiętam w Sztokholmie to ciężko było przejechać. Podobnie jak Oslo, też jak się tutaj zarobię, to już amen.
także, że nawigacja pokazywała cztery pasy gros. To jednak trzeba patrzeć dużo. Zawsze wam mówię, że najpierw patrzymy na znaki, na mapę, nawigacja na samym końcu. A to jest jednak Sztokholm. Tutaj się w coś chrzanić jest raz, dwa. Za 800 metrów zjedź na prawą stronę. Tak, my cały czas jedziemy tą autostradką. Przeorganizowane, dlatego tak jest. Za 300 metrów zjedź na prawą stronę. No, 50, coś się stało. Za 100 metrów zjedź. Za 50 metrów zjedź na prawą stronę. Czy dobrze? Jedź 1,5 kilometra. Pasuj z bal. 30 osłaniają. Dobrze, pojedziemy tak jak chcą. Sundsvall E4, E18. Jedź 3 kilometry. I na E18. Dużo. Zmieniam trasę. E18. Niech zmienię, bo to jest przebudowa. Za 180 metrów zmieniam trasę. Cały czas na E18. I takie rzeczy się też zdarzają. Jedź 3 kilometry. Musicie być na takie coś też gotowi, niestety. Nawigacje nie są często aktualizowane. No i nieraz jest problem. Ale kierujemy na E4, E18. Thank you.
dobra, teraz z jazdem na 18 poleci. Za 800 metrów zjedź na prawą stronę. Dobra, to będzie nasz zjazd. No, a później na Oslo, elegancko, E18, czyli na autostradka jednak jest. Proszę bardzo, jak przyjemny. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. To będą tajle. Jakaś policja leci, widzę. Za 300 metrów zjedź na prawą stronę. Za 100 metrów zjedź. Za 50 metrów zjedź na prawą stronę. Rozjeżdżamy. Zjedź na prawą stronę. I pójdzie na prawo jeszcze raz. Za 120 metrów zjedź na prawą stronę. Za 50 metrów zjedź na prawą stronę. Przekroczyłeś to zwolnienie. Jedź 1,5 kilometra. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Mam też na Nortaila, ale tych tęby nie widzę jeszcze, kurde, tamy. Nie wiem, co jest w wygrane. 13 kilometrów? Chyba taka wiocha była? Możliwe. Znaki, tak, że później polecimy na Oslo. Oczywiście, o ile nawigacja nas będzie poprowadzi. 100 metrów trzymaj się. Za 50 metrów trzymaj się. Lewej strony. Jeszcze mam się na mnie trzymam. Jedź ponad 8 kilometrów. A, no jeszcze będzie dycha. Ale myślę, że już będzie na taby. Na jakiś znak, bo trochę bez tego znaku dość długo jadę. Ale zobaczymy teraz. Coś się zaraz pewnie znajdzie. Na razie lecimy tutaj. Aj, to wszystko lata w tym aucie. Dobra. I lecimy na Nortaile. Tajle, taby, a później na Oslo. No oczywiście na Oslo kierunek, ale granica wiadoma sprawa. Skupiłem oczywiście też na Mirka zaraz te dwa. Oni chcą mieć zawsze papiery skopiowane. Czujecie, to chyba zrobimy Tracking Movisa jazda przez Sztokholm, bo trochę nam ten Tracking Movis zejdzie i tak też zrobię. Jazda przez Sztokholm, a jazda do Norwegii to będzie zupełnie inny Tracking Movis, bo znowu będzie ponad godzinna, a ja nie chcę ponad godzinnych Tracking Movisów robić.
jeszcze prosto. Na razie bazę jeszcze nie będziemy zmieniać. To na 90 możemy trochę przyłożyć, ale zmienimy na wszelki wypadek pas, żeby... Ogólnie przejechaliśmy już praktycznie Sztokholm, to jest dobra informacja. Wiadomo, że to jest wielkie miasto, stolica i... i trochę się ciągnie. Ale już mamy go za sobą. Nie wiem, zobaczymy jak później tego taki mówi sam przejrze. Warto to tam uciąć, to tam przyciąć. Sytuacja jak taka jest, wjeżdżacie na nożny pas. Ułatwiając mu wjazd, chociaż na razie w tym wypadku on i tak nie mógł jechać. Dopiero tu się kończy jego linia ciągła, ale wiecie. Trzeba kulturalnie i uprzejmie jeździć. Dobra, tutaj mamy teraz za 4,2 km na Taby już. Zjazd i tam będzie już nasza firma. Tam pakujemy 3 LBS-y i zawijamy się na granicę. Mam nadzieję, że jutro uda się nam rozładować, a dzisiaj Was zaproszę jeszcze na drugiego trakiem Mobisa z tego samego dnia. Ja się już teraz przyłączam. Chciałem ja zorganizować kawalerski bratu, ale niestety nie mam, jak wiecie, w domu i taki kumpel zorganizuje. Za 3 km zjedź z autostrady. No niech zorganizuje, no 183. Niech i pójdziemy na paintballa, także... Może kamerę wezmę? Za 600 metrów, ale nie, my 183 mamy zjechać. 183. Najszybciej 183. Ja jeżdżę zawsze tak jak ta nawigacja. Ta nawigacja jeszcze mi nigdy w kole nie zrobiła. No to wiadomo, tam w Gdańsku. Ja nie liczę Polski, bo Polska jest specyficznym krajem do jazdy. 183 jest nasz, też na Taby. No, proszę bardzo, jak sobie siedzą, opalają się Szwedki. Szwedki na urlopie. Sytuacja była taka, że jechałem sobie na spokojnie, był zjazd, którym ja miałem zjechać, zamknięty. Dowiedziałem się o tym, że jest zamknięty tuż przed samym zjazdem. Krążyłem chyba 2 godziny, zanim trafiłem na dobrą drogę. Tak wszystko było lipnie oznakowane. Zjedź z autostrady. Dobra, my na te Taby tutaj, ten samochód z przodu co jedzie, trochę nas tutaj spowolnia. Thank you.
Warszawy tutaj wyskoczymy. No, tu są firmy wszystkie, także zaraz powinniśmy tutaj... Za 200 metrów skręć w lewo. W lewo, dobra. Czyli widzicie, po drugiej stronie jest jakaś firma. Za 100 metrów. Oj, kurde, źle skręcę. Za 50 metrów skręć w lewo. Trochę dałem ciała. Zajemnie ten pas to trzeba. No ale... Nie zauważyłem, że tam jest strzałeczka też. Teraz będę musiał bardzo uważać na tych tutaj, co skręcają w moją stronę. Żeby tam kogo nie skasować. Trzeba uważać na takie akcje. Dobra. Za 700 metrów jedź na rondo. Dobra, do rondo mamy spokój. Chodźmy, kurczę, przejechali przez ten Sztokholm cały. Sztokholm. Ajajaj. Wyciągnę komóreczkę i zobaczę, jak nazywała się firma, na której jedziemy, bo na tę chwilę już nie pamiętam. To ta Skandynawisk, czyli Skandynawisk to coś taka w Skandynawii popularna nazwa. Za 300 metrów jedź na rondo. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. A ja mówię, jedź na rondo, na rondzie. To rondo, ja, pierwszy zjazd, dobra. Za 100 metrów jedź na rondo, skręć w pierwszy. I zobaczcie, to mi się podoba. Jest rondo, jest jakaś nazwa industrialki i tam wszystko jest. A nie tak jak, kurczę, u nas albo jeszcze paru innych krajach, że kurczę, wszystko burtel na kółkach, że nie idzie niczego znaleźć. A tutaj wam zajeżdżacie. Jednak w tych normalnych krajach spokój jest i porządek, na to co się będzie można szukiwać. Schachermacher, Skandynawisk. Tutaj? Skręć w prawo. Na pewno. O, dobra, tu mam tablicę. Willkommen. A jadę, to tam mi zależy. Wychodź, co to tutaj jest? Peugeot. Za 200 metrów przyjazd na miejsce. Wygląda na to, że tutaj dojechaliśmy. Ale tu nie widzę żadnej firmy. No, zobaczymy teraz. Retrowagen 500. A jaki jest, jak jest w adresie? W adresie jest Retrowagen 5.
A jest, tam nawis, dobra. Okej. No jechaliśmy. Trochę mnie to nie interesuje, że o co tu wjechać. Tylko gdzie tu się wjeżdża? To się przyjrzę jeszcze temu bliżej. Żeby się w coś nie wpierniczyć. No nie, słuchajcie. Dzięki, ale ja muszę iść tutaj pogadać z gospodarzami tego całego burdeliku. Także do zobaczenia w kolejnym Takim Mówi Się.